Byłaś dla mnie wszystkim, czy kawałek do tańca. Te utwory słyszał lub chociaż kojarzy większość z nas. Poparzeni kawą 3 to specyficzny zespół, który tworzą osoby związane z mediami. Będziemy mogli zobaczyć między innymi Wojciecha Jagielskiego, który gra na perkusji. On przez wiele lat był związany z stacją radiową, ale również znamy go z polsatowskiego programu Wywiad z Wampirem. Na Puzonie, co ciekawostką myślę jest, gra Jacek Kret, czyli brat bliźniak znanego prezentera pogody Jarosława Kreta. Teksty do piosenek pisze z kolei Rafał Bryndal, nazywany 8. nieformalnym członkiem zespołu. To jest też specyficzna osoba, to jest tekściarz, który również tworzy kabarety, który pisze sztuki teatralne i rzeczywiście jak się wsłuchać w to, co śpiewają poparzeni kawą 3, no to są to specyficzne teksty. Muzykę do tych utworów tworzą sami poparzeni. Jest to coś w rodzaju pop rocka z takim specyficznym brzmieniem, że rzeczywiście chce się od razu tańczyć. To 2 lata temu gościliśmy ten zespół z okazji 50-lecia urodzin Muzy. W tym roku myślę, że po tych trudnych czasach pandemii jest nam bardzo potrzebna taka atmosfera, którą oni potrafią stworzyć. To był jedyny koncert, na którym cała sala bawiła się na stojąco. Bilety można jeszcze kupić w kasie Muzy. Koncert w najbliższą sobotę, początek o 19:00. Byłaś dla mnie wszystkim, byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy.